Okrzyknięty najgorszym polskim autem stał się całkiem niepocieszną historią całkiem interesującego auta. Tarpan zasłużył sobie na osobliwe miejsce w historii polskiej motoryzacji. W narodzie nigdy nie brakowało chęci. Tylko jak wiadomo, z praktyki bardzo często nie wystarczy jedynie posiadać dobre chęci. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej powstawał jak koszmarny maszkaron z popiołów i kiedy pojawił się na rynku, obojętnie zniechęconym okiem na niego spozierali rolnicy, bo był mniej użyteczny jak dostępny już na rynku żuk, a poza tym był od żuka mniejszy, a rolnik przecież takim do kościoła nie zajedzie, bo wstyd. Do tego celu przecież w końcu służy auto osobowe. Kolokwialnie mówiąc, auto dla mieszkańców wsi okazało się być zbyt wieśniackie. Jak powtarzali technicy, niepowiązani z fabryką, tarpan był odpowiedzią na pytanie, co by to się stało, gdyby się zabrać za konstruowanie auta, nie używając do tego swojego rozumu. Zapewne na początku, kiedy do tematu dopiero zabierano się teoretycznie, to padły sakramentalne słowa. Weźcie i zróbcie to, towarzysze. W czasach słusznie minionych to przeważnie wystarczało. Weźcie i zróbcie to, towarzysze. To było takie socjalistyczne abrakadabra. Konstruktorzy chcieli zaoszczędzić i najchętniej bez nakładów finansowych stworzyć projekt. A jako, że części najlepiej niech posłużą części z innych aut. Skoro tam się nadają, to czemu nie miałyby się nadać do tarpana? W przypadku aut można powiedzieć, że w każdy model wkładano sporo myśli technicznej. W przypadku tego auta było sporo myśli improwizowanej. A najciekawsze jest to, że udało nam się sprzedać je za granicę. Nie do końca swój zakup najwyraźniej przemyśleli nieco kiepsko widzący na oczy Grecy, zamawiając aż 450 sztuk. Zacznijmy jednak od początku. Kiedy lata 60. miały się ku końcowi, w naszej socjalistycznej ojczyźnie przemysł dynamicznie się rozwijał. Władzy zależało na tym, aby dogodzić wszystkim, w tym rolnikom. I wpadli w końcu na pomysł, aby stworzyć pojazd, który miał być przeznaczony głównie dla rolników. Miały to być auta niewielkie, a jednak dostawcze, z niewytłumaczalnie sporą ładownością, jednocześnie potrafiące sobie poradzić nie tylko na drodze, ale i w lekkim terenie. Włodarze w naszym kraju mlekiem i miodem opływającym, że najodpowiedniejszym miejscem produkcji będzie Wielkopolska. W końcu tam mieściło się centrum polskiego rolnictwa. I kiedy wchodziliśmy w lata 70. na poznańskiej ziemi oczom inżynierów, okazały się dwa prototypy, a były nimi Tarpan i jeszcze Warta. Warta i Tarpan bazowały w głównej mierze na podzespołach Syreny. I delikatnie mówiąc, pięść trafiła w nos i rozlał się sos. Ciężkie i tak nadwozie dodatkowo obciążone ładunkiem było zbyt wielkim wyzwaniem dla dwusuwowego silnika S31. Temat generalnie rzucono w kąt. I już go miał zakryć kurz i pył zapomnienia, gdyby nie zjawili się na horyzoncie nadgorliwi i przerośnięci miarą swoich wydumanych ambicji panowie inżynierowie ze stolicy, którzy postanowili reanimować tego trupa. Wiedzieli jedno, że nie ma co zaprzątać sobie głowy podzespołami z Syreny. Skierowali za to swoje oczy ku podzespołom z fabryki samochodów osobowych Warszawa oraz Żuka. Na efekty długo nie trzeba było czekać. Owoce współpracy zespołów konstruktorskich ze stolicy i z Poznania postanowiono pokazać publicznie we wrześniu 1972 roku na ogólnopolskich dożynkach. Można by założyć, że zdawałoby się przypadkowy miks części Warszawy i Żuka nie dałoby w rezultacie niczego ciekawego, ale inżynierowie nie do końca zaliczyli blamaż. Bardzo szybko stworzyli bowiem pick-up dwudrzwiowy z napędem tylko na tylną oś, ale nie było aż tak źle, ponieważ całkiem niezłe osiągi miał po zjechaniu z drogi. Pewne zdumienie wywołała przesuwna tylna ściana grodziowa. Takie innowacyjne rozwiązanie pozostawiało kierowcy opcję dania większej przestrzeni albo pasażerom, albo ładunkowi, w zależności od tego, jaki priorytet był w danym momencie ważniejszy. Stąd do kabiny można było zmieścić aż od 3 do 6 osób. Debiut był dość dziwny, ponieważ auto miało starożytną już konstrukcję, ale potencjału było sporo i inżynierom udało się wytworzyć dość uniwersalny pojazd.
Jednak mimo uniwersalności tego pojazdu do tarpana przylgnęło dość pejoratywne miano najgorszego polskiego samochodu. Niestety to, jakiego losu doczekało się to auto, było w pełni zasługą fabryki, miejsca, gdzie tarpany były produkowane. Zacznijmy od tego, że od samego początku auta te montowano, jak wspominaliśmy, w Poznaniu, a konkretnie w wielkopolskich zakładach napraw samochodowych w Poznaniu, Antoninku. Jednak wielkopolskie zakłady długo nimi nie były. W połowie lat 70. w 1975 roku zakłady przemianowano na fabrykę samochodów rolniczych. I wszystko byłoby w najlepszym porządku, gdyby nie jeden feler – pieniądze. Fabryka nieustannie cierpiała na brak funduszy, na jakiekolwiek inwestycje, a to bezpośrednio rzutowało na to, że szeroko pojęte oprzyrządowanie i organizacja techniczna całej zabawy były na opłakanym poziomie. Kolokwialnie mówiąc, wiele czynności odbywało się po partyzancku. Pracownicy zakładu z łzami w oczach, przepełnieni zazdrością, słuchali, jak to w nowoczesnej fabryce samochodów osobowych dysponowali wysoce wyspecjalizowaną spawalnią czy równie nowoczesną tłocznią. Zamiast maszyn z prawdziwego zdarzenia, fabryka postanowiła iść drogą produkcji tak zwanej rzemieślniczej, gdzie proces formowania samego oblachowania odbywało się ręcznie, tak jak również zresztą końcowy montaż pojazdu. Między innymi ten kluczowy czynnik powodował, że dopiero co złożony nowy egzemplarz auta, schodząc dopiero z taśmy produkcyjnej, wyglądał, jakby go wcześniej poturbował wielotysięczny tłum rozjuszonego bydła. Bardzo często poszycia były pofałdowane, nafaszerowane było sporą ilością przypadkowych, nieregularnie porozmieszczanych szczelin, a niedoróbki rzucały się w oczy nawet tym niedowidzącym na jedno oko z jęczmieniem na drugim. Auta, nowe, a niedorobione, niedopieszczone, były faktycznym obrazem motoryzacyjnej nędzy i rozpaczy. W fabryce inżynierowie, odpowiedzialni za procesy produkcyjne, słyszeli o jakości, ale niespecjalnie wiedzieli, gdzie jej szukać, bo to nie jest tak, że tarpany nie miały zalet. Przeciwnie, tylko te wszystkie zalety przesłoniła katastrofalnie niska jakość końcowego wyrobu i karoserii. Zalety zginęły w natłoku niedoskonałości i tarpany mogły jedynie marzyć o sukcesach, jakimi cieszyły się Nysy i Żuki. Żuki, którym można przyglądać się z lekkim uśmiechem niedowierzania w latach 20. XXI wieku, ale okazały się być modelami po prostu lepszymi. Zdecydowanie trwalszymi, o niebo łatwiejszymi do naprawiania, ze zdecydowanie większą ładownością, która była bardzo wielką zaletą. Niektórzy porównują proces produkcyjny tarpana do partyzantki, gdzie efektem końcowym był praktycznie chałupniczy wyrób, gdzie części z jednego egzemplarza nierzadko nie pasowały już do drugiego egzemplarza czy trzeciego egzemplarza. A to oznaczało, że o żywotności danego auta można było jedynie pomarzyć. Dzięki bardzo za obejrzenie, to był kolejny odcinek serii Char PRL. Jest więcej filmów z tej serii, więc zachęcam do obejrzenia. Jeśli ten odcinek konkretnie Wam się bardzo podobał, to dajcie znać poprzez danie kciuka w górę. Jeśli Wam się nie podobało, to dajcie sobie święty spokój, a jeśli Wam się średnio podobał, to dajcie jednego dużego kciuka w bok. Subskrybujcie, jeśli chcecie odważyć się i obejrzeć więcej filmów na kanale, no i kliknijcie dzwonek, żeby powiadomienia przychodziły, że jest nowy film. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w następnym filmie w komentarzach, a my widzimy się przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was wybierze się do najbliższego sprzedawcy aut używanych i spróbuje go namówić, żeby sprowadził specjalnie dla Was jednego tarpana. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.